Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Dziś nietypowo, bo film zaczynam od ogłoszeń, a właściwie od oferty nie do odrzucenia. Dodaj swoje pierwsze ogłoszenie lub nowe po przerwie dłuższej niż 3 miesiące na OLX w kategorii usługi, budowa i remont i zgarnij bon na 30 zł do sklepów Żabka. Łap zlecenia już dziś, więcej w linku, który znajduje się w pierwszej linii opisu. Zapraszam. Kolejna część mojej kotłowni na trudne czasy. W poprzednim filmie widzieliście, jak ogarniam sobie wszystko po stronie instalacji, czyli podłączam rozdzielacze, podłączam sprzęgło oraz podłączam ten oto tutaj wiszący po mojej lewej stronie kociołek na gaz. No, jako moje takie główne źródło ciepła z założenia, tak to teoretycznie będzie u mnie wyglądało prawdopodobnie. Kto nie widział tego filmu, jest tutaj nowy na kanale, trafił przypadkowo, no to link do niego będzie na końcu dzisiejszego filmu, tak więc możecie sobie kliknąć, jeżeli macie ochotę i nadrobić zaległości. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj zajmę się podłączeniem mojego drugiego źródła ciepła rezerwowego, czyli mojego starego kotła na pellet i na chrust, czy tam na jakieś inne paliwo, bo kocioł ma dodatkową komorę spalania, tak? Dla tych, którzy nie widzieli wcześniejszych filmów. I teraz tak, zdjąłem sobie zasobnik. Tak to wygląda w ogóle bez tego zasobnika na pellet, bo musiałem sobie dojść tutaj do powrotu, żeby to wszystko ogarnąć. Tak, tak, wiem o cynk, ale no już nie będę też pchał się w koszty, nie będę wymieniał, po prostu zostawiam tak jak jest. Kocioł będę podłączał sobie na zaworze czterodrogowym. Tutaj mam zawór SB z siłownikiem, on też był podłączony wcześniej w mojej kotłowni, tak więc po prostu zostawiam to co jest. Gdybym budował tę kotłownię od początku, to prawdopodobnie zdecydowałbym się na jakieś rozwiązanie, na przykład Afriso, jest zawór chyba, o ile się nie mylę, ATV, termostatyczny, taki zawór ochrony powrotu, tak, czyli po prostu on puszcza nam wodę dopiero, gdy układ kotłowy osiągnie temperaturę 55 stopni, dopiero puszcza nam wodę na instalację. Fajna sprawa, prosta w montażu, tak więc chyba bym się na to zdecydował. Ja zdecydowałem się na zawór czterodrogowy po prostu, bo on mi został, nie będę się pchał w jakieś dodatkowe koszty, a wcześniej go zamontowałem dlatego, bo producent tutaj tego kotła no, proponował w instrukcji takie właśnie rozwiązanie. Tutaj sobie wydrukowałem schematy podłączenia kotła typu SAS Bio Slim. To jest instrukcja do mojego kotła. Ona ma tam ponad 60 stron, ale tak naprawdę dzisiaj są potrzebne mi 3. I producent nam podpowiada, że możemy go podłączyć w układzie otwartym na zaworze czterodrogowym. Możemy go również podłączyć w układzie mieszanym, tak, czyli kocioł w układzie otwartym, później po wymienniku mamy w instalacji układ zamknięty. No, kosztowna sprawa, tak, no bo dodatkowa pompa, wymiennik swoje kosztuje, naczynie przeponowe dodatkowe, naczynie przelewowe, tak więc ja odrzuciłem to rozwiązanie. I zdecydowałem się na trzecie rozwiązanie, które tutaj sugeruje nam producent, czyli rozwiązanie na zaworze czterodrogowym w układzie zamkniętym, czyli cała instalacja u mnie jest w układzie zamkniętym. Tutaj też producent zaproponował nam zawór ochronny, tak? No bo gdyby się, no nie wiem, no przegrzało, gdyby się woda zagotowała, no to trzeba by było ten kocioł schłodzić. Ten kocioł nie ma wbudowanej wężownicy schładzającej, dlatego takie rozwiązanie. Niestety drogie, ja zdecydowałem się na troszeczkę tańsze rozwiązanie, czyli zewnętrzną wężownicę schładzającą. Później Wam wytłumaczę, o co tutaj chodzi. I teraz tak, dlaczego w ogóle decyduje się na układ zamknięty, jeżeli chodzi o instalację i o kocioł? Jest jedna bardzo prosta przyczyna. Ten układ jest lepszy, według mnie i według kilku innych hydraulików, z którymi rozmawiałem. Woda w układzie zamkniętym nie koroduje, bo nie ma dostępu powietrza, ma lepsze parametry, no i po prostu no, wszyscy mnie namawiali, żeby zrobić jednak układ zamknięty. Po 4 latach, gdy spuszczałem wodę tutaj z tego układu, bo ta kotłownia już funkcjonowała u mnie 4 lata, tak naprawdę ta woda była czyściutka. Nie mam problemu, zobaczcie sobie tutaj, jak wyglądają moje rotametry.
są czyściutkie, tak? Nie mam żadnego problemu z jakimś tam, z jakimś osadzaniem się różnych dziwnych rzeczy. Tak naprawdę powiem Wam, że no, ta woda nawet nie miała dziwnego zapachu, jak ją spuszczałem, tak więc naprawdę układ zamknięty robi robotę i po prostu dlatego się na niego decyduję. I tyle, cała filozofia. Biorę się za chwilkę za roboty, do roboty będą jakieś tam przebitki, będą timelapsy, a na sam koniec mam nadzieję, że dzisiaj napełnię instalację, sprawdzę, czy wszystko będzie ok, no i pozostanie tylko podłączenie gazu i komina i można już, no, będę miał to wszystko z głowy. Można się cieszyć fajną kotłownią w domu. Dobra, biorę się za roboty, a Was zapraszam na dalszą część filmu. Tak to wygląda, moi drodzy. Jest trochę tych rurek, rureczek, zaworów, zaworków, ale no mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonowało. Postaram się jeszcze oddalić kamerkę, żeby w całej okazałości tą moją kotłownię, żebyście zobaczyli. Pokrótce opowiem Wam, co tutaj zaszło. Zasilanie i powrót do sprzęgła. To są te dwie rury, tak? Czyli zasilanie, czerwony zaworek, powrót niebieski. Na zasilaniu dana pompa za zaworem czterodrogowym, tak? Bo tak było po prostu w instrukcji. Dana pompa, przed pompą filtr siateczkowy, przed filtrem zawór taki, no, do czynności serwisowych, jeżeli tam trzeba będzie wyczyścić filtr, zakręcam jeden zawór, drugi i temat załatwiony. Serce całego układu, czyli zawór czterodrogowy. Jak on działa? Tu mamy zasilanie z kotła, prawda? Tu mamy zasilanie, w tym momencie, jeżeli on jest w tej pozycji, czyli ustawiony na maksa, klapa jest w ten sposób, tak? I tutaj idzie sobie zasilanie przez, pociągnięte przez pompę, aż tutaj do tego sprzęgła. Jeżeli sterownik uzna, że on musi być zamknięty, no to wtedy klapa jest jakby w tą stronę, tak? I wtedy to zasilanie idzie sobie tutaj, prawda? Cofa się do kotła. Tak? Mniej więcej jak sterownik to ustawia, to zazwyczaj to jest mniej więcej w połowie, tak? Tak trzeba ustawić to wszystko, żeby troszeczkę tej ciepłej wody do powrotu również szło, żeby nie wychładzać kotła i nie powodować korozji
niskotemperaturowej. Jeżeli chodzi o ocynk, bo tutaj zaraz panowie pewnie też się odezwą w komentarzach, ja wiem, że tego tutaj nie powinno być. Jak montowałem wcześniej tą kotłownię, to po prostu w hurtowni akurat nie było tego rozmiaru kształtek czarnych, dlatego po prostu zdecydowałem się na ocynk. 4 lata, nic się z tym nie dzieje, dlatego zdecydowałem się to zostawić i nie pchać się w jakieś tam kolejne koszty. Ten baniaczek to jest wężownica schładzająca. Jak ona działa? Jest to urządzenie, które ma tutaj taką kapilarę podłączoną do kotła. Jeżeli temperatura na kotle przekroczy 95 stopni, otwiera nam się tutaj ten zawór. Do tego zaworu jest podłączona zimna woda i w środku jest wężownica. I ta wężownica po prostu, jak woda się odkręci, tak, ten zawór puści zimną wodę, ta wężownica schładza nam wodę tutaj w całym naszym układzie, tak? Czyli po prostu to jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj jest odpływ ciepłej wody, muszę go do kanalizacji podłączyć, ale tego jeszcze nie będę chyba dzisiaj nawet robił. I teraz tak, to mamy, no woda zimna jest doprowadzona, tak jak w poprzednim filmie widzieliście tutaj, z instalacji, z zasilania zasobnika i tutaj też jest założony zawór do dopuszczania wody do układu, oczywiście z zaworkiem zwrotnym na wężyku. Tutaj jest akurat ten kocioł ma taką funkcję, że po prostu wężyk się podłącza bezpośrednio do kotła i tym zaworem dopuszcza się zimną wodę, czyli tak to tutaj rozwiązali. I teraz tak, sprawa dosyć w sumie, no nie wiem, ciekawa, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Rozmawiałem z jednym kolegą hydraulikiem, no teoretycznie nic się nie powinno stać. Naczynie przeponowe dodatkowe. Ja postanowiłem to zrobić w ten sposób, że po prostu dałem tutaj trójnik nad sprzęgłem przy odpowietrzniku i z tego trójnika idzie sobie rurka do naczynia przeponowego i do grupy bezpieczeństwa. To również będzie podłączone do kanalizacji, ale no... Na razie nie mam jeszcze kanalizacji tu zrobionej, tutaj mam wyprowadzoną kanalizację, tak więc to wszystko ogarnę. I tyle. Zaworem czterodrogowym, jakby ktoś pytał, będzie sterował sterownik od kotła, tak? Bo tutaj jest taka funkcja, podpina się czujnik na zasilaniu, na powrocie i po prostu wszystko komputer steruje. Ktoś tam w komentarzach pod poprzednim filmem pytał, czym będzie sterowany ten zawór trójdrogowy. Otóż moi drodzy, też mam zamiar zainwestować tutaj w listwy, że tak powiem, no, do ogrzewania pomieszczeniami, tak więc no, prawdopodobnie to będzie Tech, albo znajdę może jakąś, nie wiem, tańszą firmę i po prostu tam będę musiał wybrać taką listwę, która będzie sterowała zaworem podłogowym w zależności od po prostu no, pogodówki, od zapotrzebowania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. I tyle, moi drodzy. Powiem wam tak, biorę się za dopuszczenie wody, za chwilkę do was wracam. No i dobra, chwila prawdy. Tutaj sobie już odkręciłem wszystkie sekcje na rozdzielaczach, bo miałem wcześniej zakręcone, żeby one się nie pozapowietrzały. No i co, moi drodzy? Puszczamy wodę i chwila prawdy. Czy to zadziała w ogóle? Dobra. Jest, odpowietrza się tutaj, tutaj, tutaj. No dobra, puszczam chyba już od razu na instalację, bo nie ma na co czekać, nie? Dobra. Poszło. No dobra, poczekam aż to się napełni, zobaczymy czy jest wszystko ok i zaraz wracam. No i dobra moi drodzy, nabite dwa bary, zobaczcie, manometry tak naprawdę jednakowo wskazują zarówno na grupie bezpieczeństwa, jak i na kotle. Tutaj jest wszystko ok, jest suchutko, nie ma żadnych wycieków, nic tutaj się nie dzieje. No i co, no wydaje mi się, że chyba mogę powoli puścić obieg na pelet. Dobra.
No i dobra, moi drodzy, zaczęło się jak nigdy, a skończyło się jak zawsze. Zobaczcie, mam tu mały wyciek. Prawdopodobnie tutaj wypadła mi uszczelka i nie ma tutaj uszczelki, bo normalnie lało się z tego dosyć poważnie. Teraz sobie troszeczkę spuściłem wody i zaraz zobaczę, co tam się dzieje. A nie, jest uszczelka. Po prostu było chyba niedokręcone. A, trochę krzywo jest. Muszę to naprostować delikatnie. I będzie gites. Sytuacja opanowana, było po prostu za słabo dokręcone. Tak samo tutaj miałem delikatny wyciek. I tutaj, bo to są śrubunki bez uszczelek i po prostu no, trzeba je z chlebem dokręcić. I teraz tak, moi drodzy, ja mam tutaj zmontowany taki układ na krótko trzech pomp, tych tutaj dwóch z instalacji i jedna tutaj pompa krótkiego obiegu. I sobie po prostu załączę te pompy, żeby no, przemieliło mi całą instalację i odpowietrzyło mi to wszystko. O, ruszyło się. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko zaraz tutaj przemieli nam i będzie ok. Po półtorej godzinie pracy pomp wynik na manometrze spadł o jakieś półtorej kreski, tak więc no, troszeczkę tego powietrza jeszcze tam zalegało, tak więc no, uważam, że sytuacja jest opanowana. Brakuje oczywiście jeszcze komina, nie wiem, czy będę miał czas, żeby nagrać odcinek z kominem, czy nie, no zobaczymy, jak to wyjdzie, ale brakuje również kanalizacji, tak? Tym już Was nie będę zanudzał, bo muszę tutaj doprowadzić kanalizację pod skropliny, pod te zawory bezpieczeństwa i tak dalej. Myślę, że to też troszeczkę mi zajmie, a jakby taka robota no, bardzo łatwa, myślę, że to każdy chyba ogarnie. I tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że czas spędzony dzisiaj ze mną Wam upłynął bardzo miło. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś pytania albo jakieś spostrzeżenia, no to zachęcam Was do podzielenia się nimi w sekcji komentarzy. Jest do Waszej dyspozycji. I w sumie tyle. Na koniec tego odcinka przypominam oczywiście o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli firmie OLX. Link do promocji macie w pierwszej linii opisu, tak więc zachęcam do rozwinięcia, do poczytania, co tam się w tym opisie znajduje. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na jakiejś kolejnej, innej robocie. Na razie.